Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft, zapraszam do kolejnego odcinka Tips and Tricks, w którym zajmiemy się Wdowią Miną. Wdowia Mina to jest taka specjalna jednostka Terran, która ostatnio w patchu dostała dosyć solidnego buffa. W zasadzie została przywrócona do oryginalnej postaci, która była na początku Heart of the Swarm. Po pierwsze opowiem troszkę, jak działa mina jako taka. Po drugie zobaczymy, jak działa na poszczególne jednostki Protosa. I mam nadzieję, że dzięki temu wszystkim Protosom po nowym patchu będzie się grało troszeczkę łatwiej, bo nie wątpię, że Terranie będą coraz częściej używali tej miny. Ok, po pierwsze, Wdowia Mina potrzebuje 1,5 sekundy, żeby się aktywować. Czyli jak mamy tutaj zasięg w tym miejscu, to wybuchnie dopiero w jakiś czas po tym, jak jakaś jednostka wejdzie w ten zasięg. Czyli na przykładzie Zelota widzieliśmy, że chwilka czasu minęła i dopiero wtedy ta mina eksplodowała. Jeszcze raz pokażemy na przykładzie Stalkera. Warto zauważyć, że Zelot zginął od pierwszego, od jednego strzału. Teraz tak, mina powinna mieć cooldown. On jeszcze trwa, więc poczekamy, aż się zresetuje. To jest 40 sekund czasu gry. Ok, i znów jest uzbrojona, więc teraz ruszę Stalkera w stronę miny i jeszcze raz zaobserwujemy, że w 1,5 sekundy po wejściu w zakres działania miny dopiero ona odpala. Ok, to jest jedna rzecz. Jeśli się wyjdzie w tym czasie z tego zasięgu, to mina nie odpali. Co więcej, mina w tym czasie jest widzialna. Także jeśli na przykład szybką jednostką latającą wlecimy w ten zakres, a potem wylecimy z powrotem, mamy szansę się z niego wydostać bez odpalania miny. Spróbuję to w tej chwili zrobić. Rozkażę Feniksowi przelecieć nad samą granicą tego zakresu i zobaczycie, że mina, mam nadzieję, nie odpali. Nie odpali? Dokładnie. A na pewno Feniks znalazł się w zasięgu jej działania. Czy teraz zdąży? Nie. Tym razem też nie zdążyła. Dokładnie. Także można w niektórych przypadkach, nawet będąc w zasięgu przez chwilę, spokojnie uciec. Oczywiście jest też blink i tak dalej, ale to już jest inna historia. Druga rzecz, dwie miny nigdy nie zaatakują tej samej jednostki. Więc jeśli chcielibyśmy spróbować poświęcić tego Feniksa, by został zniszczony przez minę, nie będzie to miało miejsca. Ok, to na przykładzie Feniksa może tego nie pokażemy, natomiast spróbujemy tak. Nie jestem pewien, czy Feniks zginie od jednego strzału, czy nie. To też chciałem przy okazji sprawdzić. W każdym razie nie zginie. Najpierw jedna z nich odpaliła, potem dopiero druga z nich odpaliła. Także istotna rzecz. Więc być może, gdybyśmy na przykład po prostu przelecieli Feniksem albo Oraklem, spróbujemy. Nad miną, muszę ją bardziej na środek wziąć, bo w tamtym miejscu niestety nie mam jak nad nią przelecieć. To być może zdąży odpalić tylko... Aha, tylko on zostanie zniszczony od pierwszego strzału. Dokładnie. Więc cały misterny plan wziął w łeb, ale nie ma problemu. Resetujemy map testera i mamy wszystko, co trzeba. Ok, aktywujemy minę, bierzemy Feniksa, który przeżywa jeden strzał i zobaczymy, czy wybuchnie jedna, czy dwie. Jedna wybuchła, a druga nie zdążyła, dokładnie. Także jest to istotna cecha wdowich min. Oczywiście, gdyby ta jedna była umiejscowiona troszeczkę dalej, tak, a Feniks leciałby po tej samej trasie, to wtedy być może by wybuchła. Ale jeśli one są pogrupowane, istnieje szansa, że jednostki szybkie będą w stanie nad nimi przelecieć bez problemu. Co więcej, można... wydaje mi się, że można było, ale w tej chwili z kolei nie widzę takiej opcji, ręcznie odpalić wdowią minę. Ale tutaj, co ciekawe, nie widzę takiej opcji, więc nie wiem, być może można to zrobić po prostu prawym kliknięciem. W każdym razie przez te 1,5 sekundy po zakopaniu, tak to powinno działać, przez te 1,5 sekundy po zakopaniu powinniśmy mieć opcję wyboru, w którą jednostkę chcemy trafić i spróbujemy to w tej chwili
to w tej chwili zrobić, to zrobimy tak. Ustawimy Zelota na hold position. Ustawimy Orakla na hold position. Orakl będzie bliżej. I spróbujemy się zakopać, po czym kazać zaatakować Zelota. Dokładnie tak. Dokładnie tak udało się to zrobić. Powtórzymy to samo z obserwerem. Wydaje mi się, że ta jednostka będzie widoczna. I tym razem ustawimy jedną jednostkę bliżej, drugą dalej. I automatycznie powinien, moim zdaniem, zostać zaatakowany Oracle. Ale nie wiem, może to nie jest najlepszy pomysł z obserwerem, bo nie jestem pewien, jak na tej mapie, czy on jest widoczny, czy nie. W tym momencie powinniśmy zaatakować Oracle, bo znajduje się bliżej. Jaki jest priorytet? Dokładnie tak, zaatakowany został Oracle. Więc wszystko się zgadza. No dobrze, jeszcze jedna rzecz, którą warto powiedzieć, to to, że Mina nigdy nie będzie atakowała changelingów albo ujawnionych halucynacji. W sensie, jeśli będzie wieżyczka w okolicy i będzie widać, będzie gracz wiedział, że jest to halucynowany Feniks na przykład, to Mina go nie zaatakuje. Jeśli nie będzie wieżyczki, nie będzie detekcji w okolicy, to Mina będzie atakowała halucynowanego Feniksa. No dobra. To tyle. Teraz tak, podsumujmy jeszcze, jeśli chodzi o jednostki, jak to wygląda z zabijaniem. Feniks potrzebuje dwóch strzałów. Oracle potrzebuje jednego strzału. Stalker potrzebuje dwóch. Stalker jednego, Zelot jednego. Obserwer oczywiście jednego. I jeszcze jedna istotna rzecz, tutaj muszę w tym momencie znaleźć upgrade'y. Zrobimy tak. Plus 3. Damy Stalkera i zademonstruję jedną bardzo istotną rzecz dotyczącą miny. Otóż teoretycznie mina powinna zadać 125 plus 35 obrażeń, czyli to jest w sumie 160 dokładnie. Stalker ma dokładnie 160 w sumie HP i tarczy. Mamy upgrade plus 3 plus 3 plus 3. Czy Stalker zginie? Oto jest pytanie. Otóż odpowiedź brzmi... Odpowiedź brzmi tak. Dlaczego pomimo upgrade'ów Stalker zginął? Otóż dlatego, że obrażenia zadawane przez wdowią miny to nie są standardowe obrażenia ataku. To atak wdowiej miny jest traktowany jako zaklęcie, podobnie jak Psystorm, podobnie jak EMP, i upgrade'y nie działają na obrażenia zadawane od zaklęć. W związku z czym, niezależnie od etapu gry, mina jest dokładnie tak samo niebezpieczna dla wszystkich jednostek, ponieważ jej ataki nie uwzględniają ani swoich upgrade'ów, ani upgrade'ów jednostek przeciwnika. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o wdowią minę. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam działanie tej jednostki. Mam nadzieję, że będziecie w stanie to wykorzystać na swoją korzyść. Dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka Tips and Tricks. A przy okazji zapraszam do obejrzenia poprzednich. Cześć!